Siemano, siemano, siemano! Zakolnikow TV otwiera wam bardzo serdecznie do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach Drzwi. Zapraszam bardzo serdecznie na materiał o Owenie, bohaterze z pierwszej obsady Totalnej Porażki. Pogadamy sobie dzisiaj o tym sympatycznym grubciu i ogólnie o mojej opinii na temat tej postaci, więc zamieniamy się wszyscy w słuch. Szczerze powiem Wam, początkowo, opinię miałem taką owej, gdy pojawił się po raz pierwszy na wyspie totalnej porażki w pierwszym odcinku, powiem Wam szczerze, troszeczkę denerwował swoim humorem, jak się odnosi do zawodników. Te żarty o pierdzeniu i tego typu rzeczy, że on był taki, można powiedzieć, troszeczkę upośledzony, w sumie, może nie upośledzony, źle mówi, źle tutaj można powiedzieć, to określam. Taki, można powiedzieć, był taki troszeczkę. Typowym głupkiem, który jest fadek, jest cool i tak dalej i po prostu wszyscy się z jego śmiejemy, nie? Albo na przykład te sceny kiedy paradował po wyspie na Golasa, albo był w jaskinie... w jaskini tych hmm, wielkiej stopy, czy tam już nie pamiętam co to dokładnie było, bo było w odcinku trzecim, odcinek bez cenotl, gdzie praktycznie był goły w jaskini i go tam zwierzęta wywaliły na zbity pysk za przeproszeniem na zewnątrz, bo był, tam była taka scena. Powiem wam, naprawdę, Owen był z początkowo postacią taką, zrobioną przez twórców totalnie porażki, przez Jennifer, Petsch, czy co, Mama Gilsa, tylko po to, żeby, przynajmniej w mojej opinii, tylko po to, żeby był taką postacią do gagów. Czy to było złe? Moje zdanie, nie było złe, było całkiem spoko, bo niektóre gagi z Owenem były całkiem spoko, jak na przykład tam, można powiedzieć, bo na taka stara, że się wręcz rozebrał do naga i paradował i tańczył. To było bodajże w drugim odcinku, gdzie było wyzwanie, że trzeba było zbudować basen. Mnie to akurat wtedy rozwaliło, to było dosyć śmieszny element. Wiadomo, nie dla niektórych może być to obrzydliwe. Dla mnie to akurat były dosyć śmieszne momenty z Owenem, szczerze mówiąc. Ale co ja mogę tutaj dużo powiedzieć? Owen, jak dla mnie jest całkiem spoko postacią. Patrząc pod względem gagów, jakie z nim były. Aczkolwiek denerwowały mnie w nim takie wady, że był strasznie hałaśliwy. To raz, wręcz można powiedzieć czasami psów wyzwania. Może nie jakoś mocno, ale kurde gościu, trzeba przyznać się temu gościu, gościu trzeba przyznać jedno. Miał cholernego farta, mimo że nie był zbytnio wiadomo, mocny fizycznie, nie miał zbyt dobrych warunków fizycznych, to jednak dotarł do finału i rywalizował z Gwen jeden z finałów po prostu wygrał. I bodajże jak ja dobrze pamiętam, w pierwszym sezonie Owen wygrał chyba w Kanadzie. Gdzie tak naprawdę kadoliczną można powiedzieć, liczniczczynią tego sezonu, sezonu numer jeden, czyli wyspy totalnej porażki jest Gwen. Można powiedzieć, plan totalnej porażki kontynuuje wątek od wygranej Gwen, bo Owen był tak naprawdę niekanoliczną nie wygraną. Był niekanolicznym wygranym. Tylko właśnie teraz nie pamiętam, czy on wygrał w Kanadzie, czy w USA. Tego wam nie powiem, bo nie pamiętam, bo jednak dosyć dawno oglądałem pierwszy sezon Totalnej Porażki, ale cóż, mniej więcej tak to wyglądało. Teraz przejdźmy do planu, bo akurat ta wyspy Totalnej Porażki Owe był jednocześnie i zabawny, i czasami irytujący, aczkolwiek ogóle rozrachunku gościa polubiłem. Odnośnie teraz planu Totalnej Porażki, gdzie można powiedzieć Owe był z wyrady, można powiedzieć, w większości wyzwań, a to złama do szczękę na to że przeszkód, gdzie był odcinek na podstawie filmów katastroficznych, a to, można powiedzieć, go Korti tak naprawdę bez podstawki go wyrzuciła, za co ja, można powiedzieć, wtedy Korti zjedawidziłem. W drugim sezonie, można powiedzieć, totalnej porażki na plany, gdzie ona tylko wróciła z tego powodu, że prawnicy jej pomogli, tak, za, tak, tak na dobrą sprawę, co mnie naprawdę bardzo, no powiedzmy sobie, szczerze, irytowało, żeby mnie tutaj, można powiedzieć. I ktoś na mnie nie wylecie, jak ktoś tutaj Courtney bardzo lubi. To jest tylko moja opinia, proszę pamiętać. No i moim zdaniem, ten cała, ta, cały, ta, cały wątek, że był on wtyką Chrisa McLean'a, nie? Głównego prowadzącego. Dla mnie to było takie słabe, bo no tutaj OE tak został poprowadzony fabularnie, że zwalił to koncertowo i został po prostu potem wydalony przez Krisa. Bo dajże to było w odcinku 22, gdzie. Tam już było jakby można powiedzieć połączenie w sumie druży, to już to znaczy nie to że połączenie druży, to już była ostatnia tak jakby finałowa piątka można powiedzieć na planie, czyli była tak Courtney, Beth, Harold, Owen właśnie i chyba jeszcze tam ktoś, czekajcie sobie policzę Beth, Owen, Courtney, Duncan i Harold, dobra to było pięć osób, pięć osób było. No, i właśnie przez to, że O.E. był wtyko, źle się sprawdzałem, sprawdzę jako wtyka Krisa, został wydalony z programu. I tak się jego przygoda wtedy, z tego co ja przynajmniej ja kojarzę, zakończyła. Teraz mamy totalną porażkę w trasie, moi drodzy widzowie. Totalna porażka w trasie. Jak się O.E. zachował w totalnej porażce w trasie? Szczerze wam powiem, jak grabie całkiem spoko. A z tegoż powodu, że naprawdę był bardzo aktywny umiał rywalizować Tutaj był miał, można powiedzieć wątek, zaprzyjaźnia się z doła, Naprawdę bardzo fajny wątek. Praktycznie od pierwszego odcinka było widać, że tutaj OWE bardzo daleko zajdzie Ale mniej więcej odpad jak dobrze pamiętam w odcinku 7, nie, nie w 17. Czekajcie. Podaje, że w odcinku 20 chyba odleciał, bo w 19, więc był bardzo daleko. Praktycznie do wyzwania z Niagara, gdzie było to wyzwanie z żonami, więc bardzo daleko. Do no tego, jak jeszcze, jak jeszcze nie dalej, bo mogę się tutaj oczywiście mylić, ale naprawdę, tutaj doceniam Oeda w trzeciej sezonie, że już nie takim typowym hahaha, porobimy sobie z gościa Bekę, że opiarnie i będzie zabawnie. Tylko tutaj naprawdę było widać, że gość zaczyna mieć taki, można powiedzieć, swój rozum. Przyjazd z Nowa to bardzo dobrze pokazuje, że. On się Doache no, przejął jak odpadł w 13 odcinku. Było widać, że Owen jest tym prawdziwym kuplem Noa, że chce się przyjaźnić i tak dalej, i tak, że, była, że ta relacja pomiędzy Doa i Owenem zaczyna się mocno zebia zaczyna się robić relacja przyjaźń, w sensie kumpel, kumpel, potem wielka przyjaźń, praktycznie jak bracia. Co potem bardzo fajnie to pokazał Spino w tej serii, czyli wariacki Wiści, którego bardzo się Wam też polecam, obczaj ze względu właśnie na duet starych wymiataczy, czyli Owena i Noa, Ale co jeszcze tu mogę dodać, moi kochani widzowie? Na przykład wątek z Alejandro był dosyć śmieszny, że praktycznie tutaj, taka może być bada też Owena, że bardzo łatwo było nim manipulować. Tutaj trzeba do tego jednak przejść, że bo Owena było bardzo łatwo manipulować. Bo... Na przykład, no, jakby to można powiedzieć, było w 15 odcinku taki, można powiedzieć, fragment z odcinku, który działo się w strefie 51, gdzie Alejandro, tak, ten przystoja, którego każdy zaskocha, za naszego Owena, ty naszego Owena i w sumie <noise> założył gacie na głowę i, tań i tańcował, więc, no, <noise> no, można powiedzieć, Owen... Nadal był bardzo podatny na wpływy. Jeśli chodzi o totalną porażkę w trasie. Ale naprawdę, tutaj widać, że przez właśnie, chyba bardziej przez wpływ, wpływ Noa i jego przyjaźń z nim. Tak troszeczkę Owen powiedzmy, że zmodrzał w pewnym momencie. I potem był nawet w stosunku do Alejandro. Trzeba, ja takie wrażenie. Był nieufny. Aczkolwiek wiadomo, Owen to Owen. Zawsze widzi każdy dobry, ze, Każdy widzi dobro ze względu tak. Można powiedzieć, bez względu na wszystko, każdy widzi tak na, tak na dobrą sprawę. Dobro, prawda? Prawda, każdy się raczej z tym zgodzi. No i co? Tutaj można powiedzieć, że w pewnym momencie do no, OS sobie wylatuje. I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o w trzeciej sezonie. Naprawdę bardzo można powiedzieć rozwijanie dobre postaci, przyjazd doła. Można powiedzieć, rywalizacja, można powiedzieć, współpraca, nawet z Alejandro w pewnym momencie. Naprawdę, gdzie tak naprawdę. potem Alejandro go wykopał. Bo go wykorzysta tak na dobrą sprawę. No, oczywiście, jak Alejandro, większość uczestników wyrzucił w trzecim sezonie. Wiadomo dlaczego. Bo był niezłym manipulatorem i niezłym kombinatorem. Wiadomo dlaczego. Patrzcie, przy, patrzcie przypadłość Bridget i Słupa z czwartego odcinka w, tego. Totalnie porażki w trasie. <grym> No, naprawdę, ale mówię tutaj akurat Owen wypadł jak najbardziej na plus w totalnej porażce w trasie. Ze względu właśnie na przyjazd z Doła, bardzo dużo u mnie zyskał. I było w jej takich, można powiedzieć, idiotycznych żartów, że Ołem pierdzi. Mimo, że one były, te świadomie mnie tak nie raziły mocno, jak to było w pierwszym i drugim sezonie. On był takim momentami typowym chłopcem do bicia w tych dwóch sezonach. Szczególnie w planie totalnej porażki do postać Owena, bo. Naprawdę, ja chciałem, żeby zaszedł jak najdalej. A tu przychodzi ci taka Kortni. No, mnie może tutaj być. Ja mogę wszystko wyrzucić, typa, bo, bo yy, można powiedzieć, to spowodowała, że drużyna, że tak powiem, przegrała. No, ja czegoś takiego akurat to no, za bardzo nie toleruję, no i dlatego H2 Kortni w drugim sezonie. Ale o Kortni się kiedyś wypowie, by można powiedzieć bardziej, bardziej zro zrobię większą analizę tej postaci. Jakby to można powiedzieć moi drodzy. No tutaj w wątku z zemsty wyspy jeśli chodzi o Eda, nie będę za bardzo poruszał, bo w zemście wyspy on co zrobił. Chciał uczestniczyć w programie, ale tak naprawdę przez to, że była nowa obsada, można zaprezentowana przez naszego kochanego Chrisa McLean'a OE został deportowany z wyspy, został tak naprawdę wysadzony z wyspy I potem jakby to można powiedzieć dopiero pojawił się w Pliadzie koniec, gdzie można powiedzieć tanać się fasoli i robił, że tak powiem Znaczy napełniał balony gazami w których byli uwięzieni uczestnicy jakby to można powiedzieć sezonu <grym> tak ciekawe czy w sumie nawet była teoria czy ci uce, uczestnicy w balonach przeżyli, ale tak czy siak z tego co E, nam wszystkim wiadomo, nawet twórcy potwierdzili, że ci uczestnicy w balonach jednak żyją, że oni nie zginęli w słońcu i tak dalej, że oni nie odlecieli do słońca, nie zginęli, więc wiadomo. No ale tak, Owen w Playardzie co Zrobi nadmuchał balony swoimi gazami, bo, na, bo żar się fasolki. Cała, można powiedzieć, uczestnictwo Oena musieli walnąć głupiego gaga z pierdzeniem, okej, okay, spoko. Ale ja tutaj nie mam nie mam się co do tego czepiać, bo ta postać miała być taka miała być taka typowo śmieszna od samego początku, więc tutaj jak najbardziej to wszystko na plus, nawet to było śmieszne. W sumie troszeczkę sam zemsty wyspy zastępował moment, w pewnym momencie Owena. Bo też był taki można powiedzieć pierdołowatym kolesie, tylko że tamte nie był takim typowym yy, grubaskiem. Tylko, że ja nie był taki typowy grub, grubaski, ponieważ się czym innym interesował. Na przykład, sam interesował się grami. E, był zainteresowany tak to, w sensie, że był w niej zakochany i tak dalej, i tak dalej. Po czym e, wyniknął z tego związek. Więc, mniej więcej, tak. To akurat, moim, moi, można powiedzieć, skromne zdanie to wyglądało, że. Można powiedzieć, że sam był trochę takim Owenem, tylko że. Nie do końca. W sensie, że miał pewne cechy Owena. Ale zachowywał się zupełnie inaczej. Miał troszeczkę inny charakter. Że inny miał preferencje niż Owen. Bo Owen to jedyną miłość, jaką on miał, to oczywiście, że tak to powiem, mm -mm, jedzenie. Tutaj sam miał troszeczkę inaczej, bo tak zakochał się w pewnej lasce, potem był związek i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, kurde o co chodzi. I teraz przechodzimy do naszego kochanego wariackiego wyścigu. Gdzie tak naprawdę pan Owen wraz ze swoim starym kuplem, wielkim wyjadaczem totalnej porażki Noah, zaszli praktycznie do samego końca. Tutaj postać Owena jest bardzo fajna, wspierał Noah w wielu sprawach, szczególnie w sprawach miłosnych odnośnie Emmy. Czyli można powiedzieć, jakby to można powiedzieć, tutaj była pewna fajna relacja pomiędzy starymi wyjadaczami a siostrami, czyli Emmą i Kitty. Gdzie Noah zakocha się, można powiedzieć, Emmy, i tutaj, można powiedzieć, i, i Kitty, i Owen bardzo fajny taki zespół stworzyli, jeśli chodzi o wspieranie Noah w tych sprawach, można powiedzieć, miłosnych, w sensie Noah i, Noah i Emmy, nie? Bardzo fajną relację tutaj stworzyli, że im pomagali, w sensie, że Owen i Kitty im pomagali, wiadomo o co chodzi, nie? I powiem wam, że tutaj Owed już nie był taki typowym śpieszkiem, ho, ho, piarne sobie, o, to zrobię, o, to, to rozwalę, tam to zepsuję. Nie, tutaj może powiedzieć, że Owen wszedł na większy level, był naprawdę bardzo pozytywną postacią, wspierał bardzo mocno do większości wyzwań. Był taką, można powiedzieć, nawet ostoją dla Noa i Noah był ostoją dla niego i naprawdę tutaj... Relacja pomiędzy chłopakami była naprawdę bardzo sympatyczna, bardzo miło mi się to oglądało. I ta można powiedzieć pomiędzy Owenem i Kitty i potem ta wielka miłość pomiędzy Emą i Noa, to było coś po prostu pięknego, naprawdę. Jak dla mnie te, te, dwa, te dwa zespoły, wariacki wyścigu były jeden z lepszych. Jak nie najlepszych, w sumie, bo naprawdę ja głównie tylko oglądałem wariacki wyścig. Naprawdę ja nie żartuję. 90% mojego zainteresowania to był Owen i Doa w tamtym sezonie i, i ewentualnie Jeff i Brody i policjantki, czyli Buck Arthur i znaczy Sanders i Back Arthur w sumie. To były moje największe tak naprawdę zainteresowania w wariackim wyścigu i tutaj jak najbardziej na plus. Postać Owena właśnie z tego powodu, że raz że wspierał Doa. Dwa, że się robili z niego takiego typowego chłopca, że ha 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 ha, puściłem bąka, jest gruby i grube jest fajne i tak dalej. Nic nie ma oczywiście do osób grubych, żeby nie było, tylko po prostu było takie, nie wiem, wręcz miałem czasami wrażenie w starych sezonach, totalnie praszki głównej serii momentami, że OEM po prostu był taką postacią, żeby z niego porobić sobie autentycznie bekę. Tutaj wariacki wyścigu. Twórcy zrobili coś zajebistego, a mianowicie Owen dostał tej głębi relacje z Doa, relacje z Kitty, relacje z innymi uczestnikami wariackiego wyścigu. Tak naprawdę to było coś, czego ta postać potrzebowała od samego początku, chociaż na przykład przyjaźń Gwen i Owena bardzo mi się podobała w pierwszym sezonie, to było coś zajebistego jak chcieli na przykład razy wykopać header ale to było coś po prostu pięknego. To było też coś pięknego, ja za to szanuję Owena i uważam, że to jest naprawdę spoko koleś, mimo że potrafi gość zjechać swoimi głupimi żartami o pierdzeniu i rozbieraniu się. Wiadomo przy ludziach to mimo wszystko jest naprawdę całkiem sympatyczną postacią i za to go bardzo naprawdę szanuję. Nie ma co, naprawdę bardzo fajna i pozytywna postać. A co do tego, co ja sądzę ogólnie o całym, można powiedzieć, o poprowadzeniu po poprowadzeniu Oeda, na poszczególnych sezonach, to moim zdaniem najlepiej był on poprowadzony w totalnej prasce w trasie i wariacki w ścigu na równi. Natomiast tego, żeby był poprowadzony w planie totalnej praszki, gdzie został sprowadzony do roli takiego typowego chłopca do bicia, głównie przez samego Krisa, i potem, gdzie został, można powiedzieć, głupio wywalony przez Kortni. Mniej więcej tak ja to oczywiście oceniam. Ja za oczywiście Was zapraszam do pozostawienia odpowiedniej opinii, jako sobie tam uważacie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. I mam nadzieję, że ogólnie ten materiał Wam się spodobał, więc tutaj był zakolików TV żegnał się z Wami bardzo serdecznie i zapraszamy bardzo serdecznie na kolejne materiały na totalnych dramaturgach na razie i miłej niedzieli.